Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz. No to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. A my kontynuujemy nasz dyżur na stacji Łazy OC. No i wypuściłem 2443 na tor na pusznicy 160, bo zapomniałem przestawić rozjazdą. Na semaforze Y zaświecimy sygnał zastępczy. A37142 jedzie na stację Łaz. Ładnie, jedziemy. Działa. Trzy 7 142. To jest 2-4. To 43. A tamten już od razu co odjechało? Pociąg. Nie. Super. Możesz mi powiedzieć, gdzie ty teraz obecnie stoisz? Też chyba nie jesteś u mnie, tak? Łazy LC zgłoś do 14139. Łazy LC zgłaszają. Będzie przelocik? Przelocik już świeci. Dziękuję pięknie. Bo ja myślę, że ty u mnie jesteś, ja tak mówię i cię szukam po moim panelu, a ciebie nie ma, więc dlatego jak sobie zapytałem. 40 na 140. No tak, on na razie jedzie. O, 14139, nawet na nowo. Normalnie jestem zdziwiony. Co za lokomotywa, 8? Oczywiście, 8, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wagonów aż.
Dobra. Maciąg odjechał, 4:11. 40 też ma przelot. My tu nie mamy żadnych postojów technicznych. Niby mogę to wyjąć, ale nic to w sumie nie robi. Cztery, zero, sześć, dziewięć, paro i... No to zaraz pojedzie. Dobra, temu damy, zatwierdzamy godzinę przejazdu, nawet minutę przed czasem. Czy tam się jeszcze się do wyjazdu? 4692, przelot przez łazy EUC podany. Awesome. Znaczy w prawdziwym życiu odplombowanie to by wyznaczyło dużo formalności. Jakoś, że jest to symulator. Na spokojnie. To jest właśnie zasługa symulatora, że... No właśnie. Można na spokojnie... odplombować. No, ma jeszcze dużo czasu, zanim do nas dojedzie. Ja mam rozkład uruchomiony na drugim monitorze. Będzie 14:41, będzie przelot?
Więc jakby ktoś się zastanawiał, stąd wiem, który pociąg jedzie. Niestety w programie, na którym nagrywam, nie ma takiej możliwości, a OBS zużywa zbyt dużo procesora, żeby można było cokolwiek robić, chociaż myślę, że przetestuję tworzenie transmisji na żywo w symulatora SimRail z trybu dyżurnego, bo na trybie maszynisty na pewno się to nie uda. Ale na trybie dyżurnego być może będzie odpowiednia liczba klatek na sekundę, aby dało się normalnie funkcjonować. Przetestujemy to już niedługo. Zresztą jak wy, drodzy państwo, widzicie ten odcinek, to już na pewno te testy się odbyły. Bo ja to nagrywam 20 września. Niestety. 41, 140 jest do zawierzchni. Dobry dzień, niestety przez moją pracę muszę nagrywać odcinki na zapas. I tak to potem wychodzi, bo na 3 tygodnie wyjeżdżam po prostu z miejsca zamieszkania i nie mam dostępu do komputera ani stabilnego łącza internetowego. Owszem, miarki na 154. No panie, no. On jedzie tu na dół. No to i tak, bot. On będzie wszystko wiedział z wyprzedzeniem. 442043 przelot przez łazy LC podany. No tak, to bot. To i tak nie słyszał. Ale 40692 możemy już zatwierdzić. 14139 bez wjazdu do Dąbrowy, czekamy na wolny peron. Przyjąłem. I super. A tamten jest bez wjazdu do Dąbrowy, więc no. Jedzie? Jedzie. Ładny skład kontenerowy. Będzie jechał tym oto torem. Oczywiście miałem rację. No i dajemy informację do łaz, że nie, to Dąbrowy, dobrze dałem. Przez chwilę się zastanawiałem, czy by na pewno. Nie. Jan do przemiary jedzie.
31, 140, wyjazd z Zawiercia podany. Trzeba odwołać. Napisaj do przemiarek. No właśnie, to już lepiej. Już lepiej wygląda. I blokujemy blok początkowy. Już pociąg właśnie od nas odjechał. I jedzie coś do nas po linii 160 płac. I prawdopodobnie jest to pociąg 441065. Sądząc po rozkładzie jazdy, on miał przyjechać do nas dopiero o 22.57, ale prawdopodobnie jedzie szybciej. A to są moje przypuszczenia. Do momentu, aż nie otrzymamy informacji od dyżurnego ruchu, nie możemy być tego pewni. No i na pewno ktoś do nas wyjeżdża. Tego pewni możemy być. Będzie zgłoś do 14.130. Sześć, dwa, dziewięć, 0.36 do Dąbrowy Górniczej. Czekamy, że osobowy wyjedzie z peronów i jak tylko zwolni się odstęp, to cię puszczę. Będzin zgłoś do 14.139. A będzin śpi? To jest na dyżurce. Cztery, cztery, jeden, zero, sześć, pięć. Odjechał. To, że numer 3, więc dobrze myślałem, on jedzie na linię 160. Więc podajemy mu przelot. Jest to niestety boty, więc nie ma sensu nic do niego mówić. I myślę, że już jest taka godzina, że będzie więcej botów niż osób. Gdyż jest aktualnie środa, godzina prawie 23. Więc widzimy się, myślę, już w następnym odcinku. Może będzie to akurat transmisja na żywo, więc komentujcie.
subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.